Witamy Państwa na spotkaniu roboczym poświęconym strategii województwa lubelskiego i ewentualnym projektom, które wpiszą się w zapisy strategii. Chcieliśmy właśnie przygotować po to, aby omówić główne założenia zatwierdzonej strategii rozwoju województwa lubelskiego. Chcę Państwu powiedzieć, że jak mało kiedy i mało gdzie strategia rozwoju województwa lubelskiego 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku została przyjęta przez Sejmik Województwa Lubelskiego jednomyślnie. Szanowni Państwo, ta konferencja, czy nawet określiłbym to jako spotkanie robocze, było to pierwsze tego typu spotkanie związane właśnie z przyjęciem przez samorząd województwa lubelskiego strategii dla województwa lubelskiego. To spotkanie przede wszystkim miało na celu nakierunkowanie naszych samorządowców, którzy funkcjonują na terenie powiatu bialskiego, i określenie ramowych gałęzi, które znalazły się w tej strategii. Spotkanie zorganizowaliśmy właśnie po to, żeby samorządowcy mieli czas na przygotowanie się do ewentualnego aplikowania o środki. Oczywiście tych spotkań będzie więcej, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj przedstawiono tylko jakby ramowe założenia tej strategii, a na konkrety po prostu będziemy czekali. I tutaj jesteśmy w ścisłym kontakcie z przedstawicielami zarządu województwa lubelskiego. Bardzo się cieszę, że pan wicemarszałek przyjął nasze zaproszenie, pan Wojciechowski, że przyjechał tutaj z dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju. Więc tak jak powiedziałem, było to pierwsze spotkanie, będziemy te spotkania organizowali częściej, tak aby pomagać naszym samorządom, by jak najlepiej mogli się przygotować do tego, aby aplikować o środki, które w przyszłości będą się pojawiały. Problem demograficzny jest i będzie jeszcze większy. Uważam, że tutaj jest to też ogromne zadanie i rola dla naszych samorządów. Zastanawiamy się, co zrobić, aby na przykład zatrzymać mieszkańców na terenie naszego powiatu. Co do podzielenia powiatu, trudno mi się do tego odnosić. Pewnie spowodowane to było tym, że ci, którzy opracowywali tę strategię, przyjęli właśnie takie założenia, więc zobaczymy jak to będzie wdrożone, jak to będzie funkcjonowało dalej.